Hej, ja jestem Sarcho, oto przed wami kolejny odcinek z dodatku Kuba Rozpruwacz do gry Assassin's Creed Syndicate. No i teraz tytuł dodatku adekwatny do tego, co się będzie działo w odcinku, bo jak pamiętacie, pod koniec ostatniego materiału skończyłem kolejną misję jako Eevee i następnie przenieśliśmy się do Kuby Rozpruwacza i tutaj widzieliście przed chwilą napisy. Musimy zabić świadków, pozbyć się wszelkich dowodów. These prisoners shall be out of place ago. I znowu te brutalne, silne powalenia, które w przypadku Kuby Rozpruwacza wyglądają w ten sposób, że po prostu masakrujemy przeciwników. Tu nie chodzi o ich ogłuszenie, ale sami widzicie, zabijamy tego policjanta bez żadnych skrupułów. No i wszyscy od razu w przerażeniu uciekają. Dobra, czyli mamy kilka punktów, które musimy sprawdzić. W ogóle to jest ciekawostka właśnie wcielić się od czasu do czasu w Kubę Rozpruwacza, który zdecydowanie, jakby nie patrzeć, ma inne podejście do pokonywania tych swoich wrogów. Teraz użyłem Colsa. Jeszcze na drugim też tego użyję, gościu. W sumie to mogę i nawet na tym gościu na przykład. I dzięki temu wszyscy już w przerażeniu powinni uciec wtedy. Okej. Spadamy w takim razie. Tych tutaj musimy powybijać. Ajajaj, użycie lekarstwa. Najważniejsze to tego muszę zdjąć świadka, który tutaj tylko czeka, widzę, żebym go załatwił. Masakra, co ten rozpruwacz robi tutaj. Ale fajnie, że tak pokazano właśnie tą jego brutalność w tych misjach. W ogóle może ograbmy ich, bo przydałoby się właśnie kolce jakieś, które straciłem. I proszę, szybko sobie zregenerowałem. A teraz możemy ruszać dalej. Chociażby tędy, jakby dało radę, nie za bardzo. No cóż, w takim razie idźmy sobie tutaj. Może ominiemy tych gości po prostu i ruszymy od razu dalej. Tak sobie myślę, że jako Kuba Rozpruwacz nie będę tutaj jakoś szczególnie się starał skradać, tylko po prostu chcę wparować w tych gości i przerazić ich właśnie chociażby używaniem tego kolca, żeby uciekali w popłochu, trochę wczuwając się właśnie w te postacie. Ja tutaj muszę pamiętać o tym, że muszę jeszcze właśnie używać wzroku orła. Kuba Rozpruwacz był kiedyś asasynem, jak wiadomo, więc on też wzroku orła używa i właśnie tym wzrokiem orła mogę zlokalizować kolejnych świadków. Też muszę zniszczyć dowody, słuchajcie. Nie wiem, czy tutaj w budynku nie będzie właśnie czegoś. Bo jest na mapie taki kwadracik, prostokącik właściwie. Zielony. Sprawdźmy. Tak się zastanawiam. No raczej bez powodu to nie ma tutaj tego, co? Co my tu mamy do zniszczenia? Zdaje się, że muszę wejść jeszcze wyżej. I proszę, faktycznie. Mamy w ogóle jednego policjanta jeszcze. I'd almost forgotten these. There will be time for more games of Saucy Jack once I've dealt with Miss Fry. No właśnie. Kuba Rozpruwacz stara się wszelkie dowody zatrzeć. Dlatego palimy te listy, które go w jakiś sposób poczerniają. I idziemy dalej. Tam mamy jeszcze dwóch świadków do pokonania ogólnie. I patrzcie, normalnie jako Kuba Rozpruwacz mamy tę linkę. Możemy się tutaj bez problemu tak poruszać. Oj, panowie, widzę, że chcecie oberwać. Użyjmy w takim razie tego. Proszę bardzo. I teraz jeszcze kolce. I po problemie, co? A tymczasem tutaj mamy kolejnego świadka. Czekajcie, on jest po tej stronie? Dokładnie. Problem tylko w tym, że gość zaczyna uciekać, więc ja tutaj muszę go dogonić przede wszystkim. Policjantami się nie muszę tak bardzo przejmować.
Szkoda, że nie wykorzystałem momentu, bo mogłem wykonać silne powalenie, ale dobra. Rozprawmy się w takim razie z nimi w ten sposób. Dobra, tego nie musiałem akurat, kurczę, zabijać. W sumie to muszę uważać, bo straciłem wszystkie lekarstwa przez te swoje podejście bez skradania się. To więc ma to oczywiście też swoje minusy jak najbardziej, niestety. I proszę, teraz animacja. Jeśli nie będziemy obrywać, to też sprawi, że troszkę się nam zdrowie zregeneruje, na szczęście. Okej. No i dobra, jeszcze tutaj mamy świadka jakiegoś, tylko pytanie, jak ja się tam dostanę. Tędy chyba da radę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czekajcie. Zobaczmy, czy jest jakieś wejście na górę. Jak najbardziej. To lecimy. There's my favorite hangman. Looking somewhat worse for wear. Poor Warder Billingsworth. You should have let the Warder hang you. Dobra, to powinno sprawić, że się pozbędę większości, tylko ten jeden musi być pokonany jeszcze. Okej. Tędy w ogóle wyjdę, bo to jest tutaj, gdzie ja wcześniej... To powinno być otwarte. Nie, tam widzę, że na górze zamknięte. Może i dałoby radę to otworzyć, ale wyjdę normalną drogą w takim razie. Jak uciekają w popłochu, kurczę. Nie znudzi się to patrzeć na to. Dobra, w każdym razie, tam mamy chyba ostatnie dowody, słuchajcie. Zniszcz dowody, nie mogą wiedzieć. Strasznie mi się te właśnie napisy podobają, klimatyczne, takie jeszcze zakłócenia obrazu, co ma zresztą pokazać stan psychiczny Kuby Rozpruwacza, który jest co najmniej mocno zachwiany. The Warder had orders to burn all their personal effects. The police must not find this evidence. No one must find my guest's personal effects. Okej, czyli teraz tylko opuścić okolice i to będzie wszystko. Chyba, że jeszcze coś przyjdzie nam zrobić, ale w ogóle właśnie ta sekwencja była dla mnie zaskoczeniem, że zaraz po misji Eevee, bez możliwości powrotu... It won't be long before my masterpiece will bring her running right into my arms. I look forward to the family reunion. Bez możliwości powrotu od razu mieliśmy właśnie wątek z Kubą Rozpruwaczem. Tymczasem wracamy do postaci Eevee i proszę, mam już 3 umiejętności dostępne. To oznacza, że powinienem mieć już 6 punktów, tak? Zerknijmy tutaj. A nawet 10, proszę. No to w takim razie czas najwyższy, aby tutaj odblokować sobie, i tak się zastanawiam. Albo to, odzyskiwanie zdrowia za pełne powalenie, albo to w sumie będzie lepsze. Spokojny wróg zaniepokoi się, jeśli zobaczy przerażonego kompana. Bierzemy, kupujemy. I proszę, otrzymałem nawet trofeum za odblokowanie 50% umiejętności. No bo jak widzicie, umiejętności jest 7 sztuk, a mam już 4, czyli ponad 50% nawet. I zostało mi jeszcze te, łącznie 14, 18 punktów. Nie, a jednak 14, 14 punktów do wykorzystania. Dobra, to jeszcze zostawię. Albo dobra, weźmy to też sobie, kupmy, bo teraz zacząłem używać tych kolców. A później już te pozostałe umiejętności po 6 punktów za każdą. Mamy również nowy wpis w bazie danych. Proszę bardzo, John Billingsworth. Ten, którego zabiliśmy w poprzednim odcinku jako Eevee. I w ekwipunku mamy broń palną, która się właśnie odblokowała i proszę... Mamy postrach templariuszy. Dobra, bierzemy to sobie w takim razie. I nawet powiem wam, że chyba to sobie jeszcze ulepszę, bo już trochę więcej pieniędzy zdobyłem. Wprawdzie tylko celność szybkiego strzału się polepszy. Ale dobra. Nie będziemy żałować pieniędzy. I teraz tak, chciałbym właśnie zajrzeć do jakiegoś kupca najbliższego. Mam nadzieję, że gdzieś tu takowego znajdę.
Możemy pójść tutaj, a później zabrać się za zadanie z cyklu listy Kuby rozpruwacza. W sklepie chciałbym kupić sobie mapki, które pokażą mi lokalizację wszelkich sekretów. Wprawdzie nie wiem, czy wszystkie sekrety mi to pokaże, bo w podstawce brakowało na przykład czegoś takiego, żeby można było bodajże zakłócenia Helixa znaleźć. Jeśli chodzi o Helixa, to musiałem zawsze pomagać sobie jakimiś mapkami dostępnymi w sieci. Więc może być podobnie i tutaj w dodatku, zobaczymy. Ja to postaram się, może już nawet po nagraniu tego odcinka, poświęcić trochę czasu poza nagraniem, żeby pozbierać te sekreciki. No bo tak naprawdę powolutku się będziemy przecież zbliżać do zakończenia dodatku. Ukończyliśmy już 6 misji fabularnych, więc jeszcze tylko 4 zostały. Dobra, tutaj możemy uzupełnić wszystko. To lekarstwo, ale nie, bo może odzyskamy od kogoś. Mapy skarbów poprosimy. Proszę bardzo, mamy skrzynię. Za 5000 funtów. Czyli będę widział właśnie wszystkie skrzynie tutaj. I historyczne afisze. Czyli widzicie, zakłóceń Helixa nie zobaczę na mapie. Też może sobie znajdę w sieci jakąś mapkę. I tak sobie pomogę. Teraz właśnie zerknę, jak to wygląda. Historyczne afisze to jest... Gdzie to jest, kurczę? Chciałem wam pokazać, a... O, to jest coś takiego. Tak mi się wydaje przynajmniej, ilustracje. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie to. I oczywiście Helixa zakłócenia mam, ale tylko te widoczne, obok których przebiegałem, a... Właśnie, żeby je odkryć, to trzeba najpierw przebiec i to jest problem. Tutaj widzicie, że nie ma tego aż tak dużo do zebrania jak w podstawce. Jest tego sporo oczywiście, 37, kurczę, tutaj skrzyń. Tu kolejne 15, więc trochę się nabiegam, ale... Mam nadzieję, że nie zabraknie mi zapału, no bo chciałbym tutaj też wszystkie trofea odblokować, a zresztą trofeum jest za 100% przejście dodatku. Więc też to jest jakby nie patrzeć konieczne. Kurczę, tych gości to ja tutaj zdejmę. Użyję silnego powalenia. To na tamtych wprawdzie nie zadziała, ale zaczynają mnie wypatrywać i to jest problem. Może tego drugiego tutaj też sobie ją załatwimy. Pytanie, czy ten policjant też ucieknie? Jak najbardziej. Dobra. I teraz właśnie tutaj rozpocznijmy zadanko. Plotki wskazują osobę uważaną za autora jednego z listów rozpruwacza. Skłoni ją do zeznań, by poznać prawdę. The Central Newspaper Agency has received another Ripper letter. Handwriting experts have identified a suspect this time. We must be sure it's not him. Dobra, odszukaj podejrzanego. Już mieliśmy taką misję tego typu, ale właśnie jest jeszcze druga. I teraz tak, czy to chodzi o ten obszar tutaj zastrzeżony? Mam nadzieję. Bo niczego innego nie widać. Spróbujemy tutaj znaleźć tego naszego podejrzanego i pewnie znowu trzeba będzie go śledzić. Tam go mamy. Dokładnie. Nie chcę tędy, szybko, bo za chwilę go zgubię. No jak to, cel mi uciekł, jak ja go widzę ciągle. No bez jaj, przecież kurde, ja go ciągle widzę za pomocą wzroku orła, a gra mi to odczytała jako reset misji, że już go zgubiłem. Dobra, od razu poszedłem sobie. No i dobra, teraz kurczę, podejdźmy bliżej, bo znowu będzie tak, że od razu na starcie będzie za daleko i mi to misja anuluje. Chciałbym właśnie przez resztę tego odcinka już zająć się zadaniami pobocznymi, dlatego że, tak jak wam mówiłem wcześniej, jesteśmy już teraz, kurczę, tak naprawdę pod koniec wątku fabularnego. Zostało nam już tylko parę misji, więc wolałbym już teraz właśnie zrobić wszystkie zadania poboczne, jak najbardziej się do tego momentu zbliżyć. Dobra, czyli to już jest ten moment, że muszę zastraszyć podejrzanego, okej. Nie będzie z tym żadnego problemu. Wystarczy, że na przykład tego załatwimy. Silne powalenie. I to powinno sprawę załatwić. Proszę bardzo. I confess, I wrote that letter.
but it was politically motivated. Citizens are starting to demand reforms in this city. The people of Whitechapel need help. Better living conditions. Strasznie dziwnie zawsze wygląda ten błąd, jak Evie trzyma podejrzanego i tak na chwileczkę go puszcza. Ale dobra, mamy schemat na dużą torbę, na bomby zastraszające. Super, czyli będziemy mogli sobie to teraz wytworzyć. Okej, wezmę sobie tutaj tą skrzynię, skoro już jestem obok. I teraz tak, zerknijmy. Mamy tutaj nowy rodzaj misji pobocznych i to jest klub pięściarski. Ja ostatnio właśnie zobaczyłem ikonkę takich pięści skrzyżowanych i wtedy myślałem, że to chodzi o coś w rodzaju walk. A tymczasem to tutaj to będziemy mieli, prawdopodobnie. Jestem ciekaw właśnie, na czym to w tym przypadku będzie polegać. Czy tylko na wyeliminowaniu po prostu przeciwników w pojedynkach bokserskich właśnie, czy na czymś innym. Chociaż trudno to nazywać pojedynkami bokserskimi, bo tak naprawdę używamy tam też nóg do walki. Bardziej bym to nazwał kickboxingiem. No ale właśnie za chwilę się przekonamy. Tylko jeszcze zerknę tutaj i wytworzymy sobie te ulepszenie. Tym bardziej, że są tylko w grze 2 dostępne. A będę mógł więcej bomb zastraszających nosić. O 4 więcej, czyli 8 w sumie. No to ładnie, to już będzie fajna ilość. I to się jak najbardziej przyda. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, zrobiłem teraz cięcie i już wam tłumaczę dlaczego. Otóż rozpocząłem sobie tą właśnie bitwę bokserską i wtedy się okazało, że celem dodatkowym jest również nastraszenie 15 przeciwników. Dlatego postanowiłem anulować tą misję i udać się najpierw do sprzedawcy, żeby kupić bomby zastraszające. Jak widzicie, mam ich teraz 8, dzięki czemu bez większych problemów uda mi się również cel dodatkowy zrealizować, a na tym też mi zależy. My constables and I are grateful for your assistance. I proszę bardzo, w tym momencie, tak jak w postawce, trafiamy na arenę i tutaj właśnie musimy się rozprawić z kolejnymi grupami wrogów. I teraz tak, rzucamy tutaj bombę i w tym momencie automatycznie wszystkich zastraszyłem, bo akurat wszyscy się znaleźli obok tej bomby, ale nie zawsze musi tak być, bo ci, którzy są dalej, mają tylko ten żółty wskaźnik. Teraz też muszę bardzo uważać na tych mięśniaków. Najpierw ich będę starał się likwidować. Dlatego, że oni oczywiście mogą uspokoić pozostałych, a tego byśmy nie chcieli. I proszę, kolejnych 3 nastraszyłem. I tak właśnie będziemy parę razy powtarzać, aż uda się wszystkich tutaj rzeczywiście nastraszyć, których trzeba, czyli tych 15. Dobra, mamy jeszcze jednego w sumie tutaj po tej stronie. Też się go najpierw pozbądźmy, a dopiero później rzucimy bombę. Ładnie. I teraz myślę, że można rzucić, co? Proszę. I patrzcie, ten był już dalej i on ma tylko żółty ten wskaźnik, żółtą ikonkę. Ale mam nadzieję, że tych fal będzie na tyle dużo, że mi wystarczy tych bomb spokojnie. Oby tak właśnie było. Oczywiście najlepiej na tych ostatnich falach to używać, bo wtedy jest najwięcej przeciwników. Wow, 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 wow. Ale już teraz ładnie wszystkich chyba nastraszyłem. Nie, jednak kilku zostało, ale cel dodatkowy jest już zlikwidowany. Znaczy jest już zaliczony, dlatego że 15 przeciwników rzeczywiście udało mi się nastraszyć. Dobra, tych z czerwoną ikonką muszę pomijać, bo już oni są tak jakby pokonani. Dobra. I w ten właśnie sposób, że pokonujemy ich tutaj, to niejako przysługujemy się właśnie miastu, że oczyszczamy po prostu okolice ze zbirów, którzy tutaj najwyraźniej bardzo lubią przychodzić. To będzie ostatnia fala, bo jakoś taka mało liczna. A wrogowie widzę, że trochę twardsi akurat. Proszę bardzo. Tak jest, to wszystko już. A nie, jednak jeszcze zabić przywódcę. You wanna fight to the death? Come on then, lass. That's where the real money is. Who's with me? You've no chance. Dobra, to może tutaj jeszcze rzućmy sobie tą bombę.
Oczywiście na niego to nie zadziała, nie ma tak łatwo, ale widzę, że gość jest bardzo prosty do zabicia. Jeszcze w sumie tych też muszę pokonać, tak? A jednak nie. Jednak nie, wystarczyło tylko przywódcę. Thank you for taking another dangerous criminal off the streets, Miss Fry. No proszę, czyli chodziło głównie pewnie o tego przestępcę, żeby tego przywódcę zlikwidować. Mniejsza z tym, najważniejsze, że kolejna misja, kolejne zadanie fabularne, przepraszam, poboczne, ukończone na 100% i mamy rękawicę odblokowaną. Jeszcze tutaj ktoś mnie widzę goni po tej walce. Czekajcie, ja sobie przejdę tutaj i przy okazji zabiorę jeszcze... O ile kurde tutaj dam radę wejść. Zabrałbym sobie jeszcze skrzynię, a raczej jej zawartość. Po tej stronie widzę, że jest. No nie, tamten mnie jeszcze goni ciągle. Skubany nie odpuszcza. Okej. Zerknijmy teraz na mapkę i najbliższe zadania są troszkę dalej. Polowanie na zastępców. Chyba tego jeszcze nie wykonywałem, co? Tak mi się wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy, jak już tam się dostaniemy. Nie chcę wam tutaj teraz przepuszczać mojej drogi na miejsce, dlatego że jakby nie patrzeć, jesteśmy w dodatku, więc tutaj chcę wam też pokazać całą okolicę, mimo że w podstawce widzieliście oczywiście Londyn w pełnej okazałości, bo naprawdę zwiedzałem tyle różnych zakamarków, że praktycznie wszystko co ważniejsze mogliście zobaczyć w mojej serii. Ale jakby nie patrzeć, tutaj też jest trochę inny klimat. Akcja dzieje się 20 lat po wydarzeniach z podstawki, więc być może jakieś tam szczególiki się różnią. No i myślę, że ta eksploracja też miasta jest czymś, co zawsze chcecie oglądać. Zawsze piszecie, że fajnie jak pokazuję właśnie to miasto i staram się to w miarę możliwości robić. Zresztą tak czy siak droga do celu nie była długa, jak widzicie. Już tutaj jesteśmy. Okej, witam was z powrotem po cięciu. Zrobiłem to cięcie dlatego, że zrobiłem błąd na początku. Nie zauważyłem celu dodatkowego, żeby powalić moje cele z góry. I tutaj od razu na starcie już mam właśnie jeden z celów. Ogólnie misja, jak widzicie, polega na tym, żeby wyeliminować 5 celów. Czyli naprawdę sporo, trzeba przyznać. Ale miejmy nadzieję, że sobie poradzę. Najpierw się rozejrzę za tymi celami, poza tym pozostałych wrogów też wypadałoby pooznaczać od razu. I teraz tak, tutaj akurat problemu nie będzie. Tylko że właśnie muszę dokładnie ten mój cel powalić, tak? Muszę uważać, kogo namierzam. Teraz się chyba uda. Ciekaw jestem, czy koniecznie muszę to silne powalenie wykonać, czy wystarczyłaby likwidacja zwykła. Znaczy nie taka zwykła, ale właśnie z góry. Jestem właśnie ciekaw. Tymczasem załatwmy jeszcze tego, bo on tutaj oczywiście nie przestraszył się w ogóle. Dobra, ona jest zabita. Znaczy niby nie zabita, ale mi zaliczyło, że zabiłem. Więc nie muszę tutaj nic z nią robić więcej. Teraz tam, kolejna osoba. No cóż, myślę, że muszę to robić tak, że nawet jeśli mamy tego mięśniaka obok, to i tak muszę skupić się na głównym celu i tyle. Tego teraz zdejmiemy. Dobra. Tamtego też bym zdjął. Proszę. I tam mamy ich jeszcze więcej, co ciekawe, ale są na tyle daleko, że nie mogę ich niestety oznaczyć. Dobra, jak to teraz zrobić? Najlepiej, słuchajcie, byłoby chyba zrobić coś takiego. Proszę bardzo. I teraz. Silne powalenie. No i tutaj znowu analogiczna sytuacja, czyli ci pozostali uciekną, a tego mięśniaka będą musiał normalnie załatwić w walce. To jest to, co już mówiłem wcześniej. Fakt, że mamy tą mechanikę nową rozgrywki, czyli możliwość silnego powalenia, sprawia, że często... Ciężko tak naprawdę o rozwiązanie czegoś po cichu, jeśli byśmy koniecznie musieli to wykonywać. I tutaj właśnie moje jedyne pytanie jest takie, czy ja muszę koniecznie te silne powalenia wykonywać, czy wystarczą zabójstwa z góry, ale zawsze było napisane, że zabójstwa z góry, a teraz jednak powalić cel z góry. Więc wolę nie ryzykować, wiecie. Wolę to zrobić w ten sposób i nawet żeby doszło do walki,
ale jednak ważniejsze jest dla mnie to, żeby te cele dodatkowe zrobić. Żeby mieć te 100% upragnione. Dobra, koleś na górze załatwiony. I teraz tutaj rozprawimy się z kolejnym. Tylko że też z takiej odległości nie dam rady, ale to nie jest duży problem. Mogę to zrobić tak. Pięknie. Teraz czas na ciebie. Ja tylko właśnie mam nadzieję, że te moje powalania nie spowodują, że też mój główny cel jakoś ucieknie czy coś. No to jest też jedna kwestia, której się trochę obawiam, ale na szczęście oni są na tyle daleko raczej od siebie, że chyba nie ma o tym mowy, co? Tam jest mój kolejny cel. I jeszcze gdzieś powinien być jeden, ale na razie wejdźmy na górę. Tutaj na dachu się ktoś nie kręci? Oczywiście, że się kręcą. Mamy dwóch gości, więc wypadałoby ich podwójnie załatwić. Albo nawet możemy to zrobić tak. Najpierw jeden. Co on zrobił? Nagle się, kurde, teleportował. Dobra, i tam dalej jest ostatni cel. Okej, czyli mam nadzieję, że się to uda tak, jakbym chciał. Zacznijmy może właśnie od tej strony jednak. Tutaj korci, żeby użyć tych beczek, no ale niestety chodzi nam o inne zabójstwo. Teraz. Pięknie. No i znowu lecimy z tym mięśniakiem. Już, kurde, uspokoił częściowo tą tutaj. Co nie w sekundkę. W ogóle taka ciekawostka, bo na początku, dopiero teraz się, patrzcie, aktualizuje cel, że zabiłem danego delikwenta. To dlatego, że przecież Eevee nie zabija tutaj tych przeciwników, kiedy wykonuje te powalenia silne. Ona tylko ich ogłusza, ale gra na potrzeby samego zadania po prostu uznaje, że jednak zabiliśmy. I dlatego dopiero po iluś tam sekundach aktywuje się, czy też aktualizuje się ten cel, że już to wykonaliśmy. No, ale powiem wam, że takie misje właśnie mi się dużo bardziej podobają, bo one jednak wymagają jakiegoś taktycznego też często podejścia. I dobra, teraz wystarczy rozprawić się tylko z tym tutaj. Czy to jest... Nie, to jest mężczyzna, okej. Czyli nie pomyliłem się. No i mamy zaliczone zadanie wraz z celami pobocznymi. Więc teraz tylko pozostaje opuścić to miejsce po prostu. Aha, tylko jeszcze niech mi się to zaliczy, że ja go zabiłem niby. Bo jeśli nie, o właśnie, bo jeśli nie, to bym musiał jeszcze to powtórzyć, znaczy się dobić go tylko. Zejdźmy tutaj na dół, opuścimy zaznaczony obszar i na tym to się zakończy. Proszę bardzo. Tym razem jest to zadanie dla Artura Weaversbrooka. I za chwilę zerknę, gdzie jest kolejny questior. Tutaj akurat tak się składa, że są niedaleko siebie. I to będzie znowu listy Kuby Rozpruwacza, czyli chyba ostatnie już takie zadanie. Zresztą możemy to sobie bez problemu sprawdzić. Mamy też nowy atut odblokowany w międzyczasie. Strach przed duchami. Zaniepokojeni wrogowie będą zaskoczeni, gdy ujrzą Eevee po raz pierwszy. O proszę. Jeszcze tą rękawicę miałem wam pokazać. Tutaj mamy rękawica robocza. Szkoda, że niebieska jakoś nie pasuje, ale oczywiście ze względu na statystyki ją weźmiemy. No i 35 tysięcy mam, no to weźmy sobie ulepszenie w takim razie. Proszę bardzo. Czyli to powoduje oczywiście, że mam jeszcze lepszy atak. W bazie danych mamy jedno nowe miejsce, również w Whitechapel. Targowisko Spitalfields, proszę bardzo. Lećmy. Oznaczyłem, bardzo dobrze. Czyli tutaj znowu... A, bo miałem sprawdzić, kurczę, na dzienniku, czy tam na pasku postępów, jak to wygląda, ile już tych zadań wykonałem, ale to może później w takim razie. Pytanie, czy tutaj sobie uzupełniać? Nawet nie mam czego, widzę. Prawdę mówiąc, w tym dodatku dość ochoczo przeciwnicy zostawiają nam różne typy amunicji, jakieś gadżety.
więc łatwo można sobie to zregenerować, po prostu ich zabijając po cichu albo przeszukując. Miss Fry, I have helped spread the Ripper's terror through my newspapers. I want to make amends for my part in forging this monster's legend. Miss Fry, it's about a new Ripper letter. I hope it's nothing but a hoax, but we cannot afford to ignore it. Tak czy siak, ja już wcześniej właśnie patrzyłem, że mamy ogólnie maksymalnie 3 misje jednego typu, więc to jest trzecia, to oznacza, że ostatnia. Dobra, gdzie mamy podejrzanego? Tam. I znowu, kurde, na starcie jest za daleko. To jest problem, bo możemy na początku misji mieć już niewykonane zadanie. Dobra, to bym chciał załatwić. I szybko biegniemy za tamtym, czekajcie. Użyję tutaj szybko linki. O, i nawet tam mogę od razu się przemieścić. Przez chwilę myślałem, że on użyje powozu, ale nie. Teraz zaczynają skubanie jeszcze właśnie biec od czasu do czasu, żeby nie było za łatwo. Tu jest spora grupa, więc podejrzewam, że zapewne gdzieś tutaj już się zatrzyma i będzie gadał. Dobra, jeszcze dalej idziesz, co? Złapmy się tutaj. Tam jest większa grupka, więc pewnie tam się uda. Jeśli tak, to też będzie go łatwo zlikwidować tutaj, a raczej nastraszyć najpierw. No i co, idziesz dalej? Nie, tutaj pogada. Can you believe it? The front page of London's biggest newspaper. What fooled those brothers? Ależ tutaj, kurde, o mały włos. Dobra, na szczęście nie ma problemu. Spokojnie, bo tutaj było blisko, żeby mnie oni tutaj zauważyli. No nie! Weźmy to silne powalenie szybko. Dobra. Udało mi się. Czyli teraz tylko pozostałych wyeliminować, przynajmniej tych, którzy jeszcze walczą. A który walczy w ogóle? Bo ci pouciekali. Ktoś tu jeszcze do mnie strzela, tylko nie wiem kto. A nie, już spokój. I was just having a lark. Wanted to see if I could get away with it. I don't know who the Ripper is, but it ain't me. Ask my wife. Spytaj moją żonę, co za tekst. No cóż, to mnie oczywiście nie dziwi, że to nie jest prawdziwy rozpruwacz, po prostu. Są to zawsze goście, którzy w jakiś sposób... O proszę, poparcie wśród ludności odblokowane. Są to goście, którzy w jakiś tam sposób po prostu chcą albo się sprawdzić, albo... No, zresztą mówili na bieżąco, jakie były ich motywacje. W ogóle tutaj czytajcie sobie na bieżąco też te streszczenia aktualnych wydarzeń. A tymczasem chciałem właśnie do wskaźnika postępów. Proszę, już mam 48% misji fabularnych, a 70% wątku fabularnego. I patrzcie, czyli to wspomnienie z Kubą Rozpruwaczem było chyba liczone jako oddzielne, czyli już tylko 3 misje nam zostały, więc tym bardziej właśnie chcę już pozaliczać te misje poboczne, bo już naprawdę niewiele dodatku zostało. No i jeszcze chciałem zerknąć na mapkę. To wykonajmy jeszcze te dwie przynajmniej może, o ile zdążę oczywiście. A później też by wypadało te tutaj wykonać którymś... za którymś razem. Ścieżka hańby. A, to znowu będzie to zadanko, które akurat mi nie do końca przypadło do gustu. Czyli to, gdzie muszę kogoś złapać i później przeprowadzić go przez tłumy ludzi, aby jego stopień hańby właśnie wzrósł. Ja jednak wolę te zadania, gdzie musimy się z kimś rozprawić, bo tam właśnie więcej taktyki jest wymagane, a tutaj takie trochę na siłę przechodzenie przez te tłumy. Ale dobra, oczywiście zrobimy to. Chyba tylko dwie takie misje są w całej grze, w całym dodatku, więc spokojnie. Poza tym widziałem też w komentarzach, że byli wśród was i tacy, którym się oczywiście to podobało i bardzo fajnie. Dobra, to chyba będzie jakoś tutaj za chwileczkę. W
tych niebezpiecznych i purytańskich czasach prostytutki uważane są za potępienia godne grzesznice, których istnienie jest ignorowane przez większość społeczeństwa, za wyjątkiem mężczyzn, które je wykorzystują. W śmiertelnie niebezpiecznym labiryncie uliczek Whitechapel na zdenerwowane kobiety czyha cała zgraja takich łotrów. Udziel im lekcji, której nigdy nie zapomną. You! Ah! Get off me! Get off! I won't hurt you. Who do you think I am? I just invited this unfortunate to tea. Let's see how the people of London judge your acts. I'll do whatever you say. Kurde, no właśnie, ten tutaj podszedł i przez to mnie zauważył. Muszę się szybko z nim rozprawić. A później ruszać dalej. No i znowu cel dodatkowy, właśnie zawstydź klienta, eskortując go przez tłum. No nie, jeszcze tamten, kurde. Dobra, rozprawmy się z nim szybko. Okej. No i teraz mam nadzieję, że już będzie bez problemów. Kurde, ale najbardziej mnie wkurza to, kiedy właśnie złapiemy go. To już jest jakiś błąd, bo kilka razy mi się zdarzył, że złapiemy go, a nic się nie dzieje, on nagle jakoś się puszcza. Mimo, że nie ma żadnej informacji o tym, że próbuje się wymknąć. No ale dobra. Kolejne tłumy są gdzieś tutaj. I teraz też uwaga na strażników, znaczy na przeciwników. No noise, just walk. No i co? Powiedzcie coś. No, było blisko, żeby mnie ten zauważył, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Kolejny tłum tutaj na górze, tak? No dobra. No nie, znowu. Na schodach się koleś potknął i mi uciekł, można powiedzieć. Dobra, to by było na tyle tutaj. Teraz idziemy dalej go ośmieszać. Denerwuje mnie, że czasem te tłumy znikają z mapki przez chwilę. Teraz na szczęście jest już ok. Dobra, mogę przejść tędy, tak? Uwaga na kolejnych przeciwników. Ale tutaj jest ich mniej niż w poprzedniej misji, to trzeba przyznać. To sprawia, że też to jest łatwiejsze do wykonania. Dobra, ale mimo wszystko na to tutaj będę musiał uważać. Poczekam chyba, aż ona przejdzie. No chyba, że przejdę obok niej. Uda się bez problemu. Dobra, no to jeszcze tutaj mamy ostatni tłum. I to powinno chyba wystarczyć. A później już do celu, czyli do Nelly, może się udać. Okej, czyli cel dodatkowy zaliczony. Kurde. No nie, za chwilę mnie zobaczą. Okej, ładnie udało się jeszcze umknąć. O, w mordę. Kurde. No dobra, skoro tak, to rozprawmy się jeszcze z nimi. Niepotrzebnie już tutaj na szybko starałem się przejść tędy. Weźmy sobie może bombę, kurczę, co tu się z nimi bawić. Tylko, że jeszcze tego zdjąć. Kurde, tamten już ucieka, tylko nie to. Nie uciekaj mi tutaj, bo teraz będzie z nim problem, no. Będę musiał go znowu przeprowadzić przez większe grupy. Chodź tu, chodź tu. Dobra, mamy cię. No i teraz już przynajmniej, jako że zlikwidowałem tych tutaj przeciwników, to nikt mi już nie przeszkodzi w drodze do Nelly. Oi, what kind of man gets his jollies hurting a defenseless girl?
Oh, God, please, let me go. Yeah. Don't tell my wife. Oh, so now you're sorry, eh? Don't you ever lay a hand on one of us girls again. We know who you are. No i dobra, gość chyba dostał nauczkę. Druga misja dla Nelly dopiero, więc jeszcze jest ich trochę. Tylko, że oczywiście nie tego typu, ale jeszcze trochę innych. Atak na Zamtus, na przykład to jest właśnie czymś nowym, czego wam jeszcze nie pokazywałem. Może użyjmy tym razem jakiegoś powozu dla odmiany. Bo cały odcinek tylko przemieszczam się pieszo. Tutaj kurde widzę, że straszne korki się zrobiły. Wyjedźmy jakoś stąd. Czy to będzie w ogóle jakaś rozsądna droga? Tutaj trochę okrężną muszę przejść, bo patrzcie. To będzie tutaj, a... Jakoś nie widzę żadnego mostu. Dobra, to chyba najprościej będzie. Teoretycznie tutaj jest most, no dobra, to możemy przejść. Już tak naprawdę na granicy obszaru przechodziłem, gdzie już nie mogę wejść w tym dodatku, bo oczywiście mamy tutaj tylko dwie dzielnice w tym rozszerzeniu dostępne. Kurde, chciałbym uciec tym przeciwnikom, ale widzę, że nie dadzą chyba za wygraną. Więc już zdejmijmy ich szybko. Okej. No skubani, jeszcze kolejni przyszli? Naprawdę, panowie. W takim razie kolce powinny zdać egzamin. Dziękuję bardzo. I lecimy tutaj. Zobaczmy, o co chodzi w tym przypadku. Uwolnij prostytutki. Nie pozwól, by zginęły więcej niż dwie prostytutki. Wow, trochę ich tu kurde jest. No to będzie niezłe. Spokojnie, spokojnie. Już prawie bym nie zauważył, ale... Udało się. Lećmy tutaj właśnie szybko do niego. Okej, kolejny tutaj. No i teraz też muszę właśnie uważać, jak będę wykorzystywać te silne powalenia w razie czego. Żeby właśnie te dziewczyny nie ucierpiały przypadkiem. Dobra, tutaj wejścia tak czy siak nie ma, tak? Tu za to mamy dwóch gości. Spróbujmy z silnym powaleniem. Jestem ciekaw, jak to wpłynie na pozostałych. I na to, co się stanie z tymi prostytutkami tutaj. Proszę bardzo. Ten powinien uciec. A ja tymczasem przejdę dalej. Tutaj mamy jeszcze skrzynię jedną. I tak, tu jest kolejna dwójka przeciwników, tak? Z tyłu mamy za to jeszcze tego mięśniaka. Od niego wypadałoby zacząć. Tylko, że tędy też nie dam rady za bardzo. Nie wiem teraz, jak tędy zejdę. Tych właśnie dwóch na razie nie chcę pokonywać, no bo będzie problem. O, teraz się powinno udać. Co to miało być? Możesz, kurde, i patrzcie. Przez to, że był jakiś błąd, że... Nie wiem, nie zrobiła na nim tego, co chciałem, no to... Mógłby być alarm, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Dobra. Całe szczęście, bo mało brakowało. Right, you tight slugs. Shake a leg. First man puts a bullet in Miss Fry, gets to spend a full hour with one of Lady O's beauties. Stay away from me. She's someone else's problem now. Keep your fucking hands off me. Nie mogę w lewo. Don't kill me. I'm She's not allowed in here. You're looking for trouble, aren't you? Keep your fucking hands off. Spokojnie, spokojnie. Wycofać się. Nie szarżować. Bombę dymną rzucimy? Czemu by nie? Tylko tak, żeby się nie zorientowali. O, właśnie. I teraz ich szybko
załatwić po kolei. Jeszcze jeden. Pięknie. I tu nam ostatni tylko został. O nie. Nie myślałem, że on jest z tej strony odwrócony. Ale biedactwo się nawet nie zorientowało. Dobra, czyli je możemy już uwolnić, tak? Okej, udało się. Idziemy dalej. Tutaj cała grupa trzech jest. Z tym może być problem. Weźmy te silne powalenie, wykonajmy. Ładnie. No i co jest grane? Kurde. Mimo, że to wykonałem, to widzieliście sami. I tak zaczął atakować. Dobra, możemy się kolejnymi zająć. Uwolniłem je, czy w końcu nie? Wygląda na to, że nie. Dobra, teraz się udało dopiero. Wchodzimy w takim razie jeszcze wyżej. Trochę wygląda to podobnie jak wyzwalanie dzieci też, na przykład. Dobra, teraz tutaj jak się nimi zająć. Spróbujemy użyć bomby dymnej może za chwilę, chociaż on się powinien odwrócić za chwileczkę. Rzućmy tutaj bombę. Okej, tutaj kolejną. Następnie załatwiony i jeszcze tylko nóż do rzucania. Pięknie. I ma tak wykorzystanie właśnie różnych środków perswazji. I teraz jeszcze powinno być wejście wyżej, tędy na przykład. A tutaj mamy tego mięśniaka, więc też wypadałoby na nim użyć silnego powalenia. I teraz albo poczekamy na to, aż on się odwróci, albo wykorzystamy po prostu bombę dymną właśnie. Zadziałało to na nim, czy nie? Oczywiście nie. Jak to zwykle, kurde, w tej grze bywa. Czasem mnie zaskoczy, że używamy jakiegoś gadżetu. Może teraz zadziała. Widzicie, tam nie zadziałało. No, come on. Dawaj, rzucaj. Dobra. Ale to i tak nie mogłem zrobić tego silnego powalenia, niestety. Teraz szybko tutaj. Nie. Zostaw ją w spokoju. Okej, zdążyłem. Bo w ostatniej chwili, co? Pora w takim razie je uwolnić. To by było na tyle. Pięknie. Evie Fry, you have just signed your death warrant. Face me. No, please, no. Czy to oznacza, że będziemy też mieli swego rodzaju wojny gangów tutaj? A ty co tutaj? Skąd on się tu wziął? Lecimy w takim razie do przywódcy, co? Spróbujemy go zlikwidować wraz z jego bandą. Chyba, że on ucieknie. Możliwe to jest. To był chyba ten przewódca, tak jest, zabiłem go już. I czy to nam zakończy? Bo teoretycznie właśnie to było ostatnie zadanie tutaj. We shan't forget what you've done for us, Miss Evie. Us girls will breathe a bit easier without those bastards controlling our lives. No i super, że udało się przysłużyć. I właśnie ciekawe, nie no, raczej wątpię, że będzie jakaś wojna gangów, bo jakby nie patrzeć, teraz nie mamy w ogóle żadnego gangu. Ale mamy schemat na kolejną dużą torbę, tym razem na kolce. Więc wszystkie schematy już będziemy mieli odblokowane w tym momencie. Weźmy to sobie. I też 4 dodatkowe kolce będę mógł nosić, czyli łącznie 8 sztuk. Bardzo dobrze. I teraz tak, na mapie wygląda to w ten sposób, że właśnie w Whitechapel wykonaliśmy wszystkie misje poboczne. Teraz zostało jeszcze londyńskie City. Tutaj widzicie, że jeszcze tego tutaj troszeczkę jest. Aczkolwiek myślę, że to kwestia jakiegoś jednego dłuższego odcinka pewnie. I może kawałka drugiego. I powinniśmy mieć to zaliczone, więc w najbliższym czasie też się tym
zajmę niejako w przerwie od misji fabularnych, a tymczasem dziękuję już Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego długiego odcinka i oczekujcie kolejnego, w którym powrócimy sobie z pewnością do fabuły. Cześć!